A teraz w teatrze biograficznym Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play. No znowu mam mikrofon ściszony, czemu? Dobra, a to jest Let's Play Metal Slug Anthology. I jak zauważyliście, w poprzednim odcinku zakończyliśmy Metal Slug 6 i dziś zaczniemy Metal Slug 7, czyli XX, ale ten Let's Play może być, ten odcinek może być, nie wiem, dwu, może i nawet trzypartowy, ponieważ niezbyt mi się chce przechodzić całą grę dzisiaj, a po drugie, tak jakoś, na początek synchronizacja, więc lewo, prawo, lewo, prawo. I oczywiście moja tapeta na PSP, kiedyś to była moja, na kanału. I to jest Metal Slug XX. Ale chciałem powiedzieć, że dzisiaj będziemy grać nową postacią, ponieważ tak się składa, że mam jedyne DLC, jakie kiedykolwiek wyszło do Metal Slug'a, czyli Leona DLC, czyli DLC, które dodaje nam tą panią po środku i ona jest OP, ponieważ po śmierci zachowuje bronię. Więc rozpocznijmy to. Okej. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. A i oczywiście małe okienko. Pyk. Stworzone przez SNK. Cryware. Metal Slug XX. Dobra, a więc option, cokolwiek, save and load, display settings, widescreen, rzecz jasna, autofire, tak, powiedzmy, że ok. No, main mission, oczywiście normalnie i wiecie co? Weźmiemy sobie normalny. No, więc mamy tutaj wszystkie nasze postacie z szóstki plus Leonę. I Leona jest bodajże z tego co pamiętam ze Street Fightera jakiegoś, co pamiętam. No i mamy już 7 misji. Więc oczywiście rozpocznijmy od pierwszej. Więc możliwe, że zaraz nawet zobaczycie jak Leona się zachowuje. Oczywiście mechanika z pieniążkami została z Metal Slug 6, co jest fajne chyba. Da to sobie nabijać punkty. A, i nasze granaty z jakiegoś powodu są jakimiś gwiazdkami. Nie wiem czemu, ale są. No i teraz to rozwalamy. Goddammit. Tada! Ma po śmierci. Bronie. Oczywiście nie zachowuję ich po game overze. Zachowuję je tylko po tym. Po jednej z trzech śmierci. Dobra. Ty mi dajesz laser. Tesla. To jest nowa broń. Swoją drogą bardzo fajna jak na moje. Bardzo mi się podoba. I chyba tu muszę spać. To nie tu. Pomyliły mi się. Bo jest tu skrót, który bardzo bym chciał wykorzystać, aczkolwiek właśnie. O, tutaj. No nie pykło. I znowu nasi rzeźnicy ze spotkania. Jakiegoś spotkania rzeźniczego. Aha. Zebrania rzeźników, o. Dobra, dziękuję. Bardzo jesteście pomocni. W szczególności jak sami się zabijacie. Ale oczywiście to nie jest takie łatwe. Fuj, takie łatwe. Życie nie jest aż takie dobre. Dobra, dzięki. Ej, co się stało?
Ła! To będzie długa podróż. I shotgun, nice. Taki mały skrót, który zaoszczędza nam bodajże jakieś dwa screeny. Do speedrunów się nadaje. Znaję tego skróta. Skrótu. Gdzie on jest? Ła. Dobra, gdzie jesteś? Okej. Ciebie mam z głowy. Nawalajcie gdzie chcecie w tego robaka i on w końcu padnie. To jest najlepszy strat ever, ale shotgun tu jest zapiski na tym bossie. On dużo wam czasu zaoszczędza. Nice. I przepraszam od razu, jeżeli będziecie słyszeć jakieś jadące samochody, bo mam okno otwarte, bo strasznie jest gorąco. No i cutscene. Oczywiście znowu nasz tutaj reprezentacja Hitlera. O, i tu się nagle jakiś portal otwiera. I żołnierze z przyszłości prawdopodobnie, albo z innego wymiaru. I szczerze, poza tym, że inaczej są pokolorowani i nie różnią się niczym. Więc co zresztą, tak do czwartej misji dotrzemy dzisiaj. No później to nie. Nie wiem, czy pójdę dalej, czy nie. Ale na obecną chwilę zakładam, że do czwartej misji minimalnie dojdę. Chce mi się nagrywać film, ale po prostu nie chce mi się do... Ała. Ale nie chce mi się po prostu całej gry przychodzić dzisiaj. Nie mam na to siły po prostu, a poza tym nie, jest za gorąco na to. No przepraszam bardzo. Ale komu się chciało cokolwiek robić, jak jest gorąco? Shotgun oczywiście najlepszy. Best mój przyjaciel ever. Nie wiem, coś ty mi dał, ale mam nadzieję, że to coś fajnego. Nie jestem pewien, czy to są bomby, czy nie. W sensie to, co mi dał. Co to jest? Aha, hehe. Innymi słowy, rozwalacz wrogów 4 miliony. Holy shit. Holy moly. Mogą mnie teraz pan wypuścić? To bym ładnie prosił. Michała Kurczaka? Nie. Hehe. Mam firebombę. Nie. Udało się. God damn it. Czekaj, muszę być taką lamą. Czy ja w jednej grze nie mogę być dobry po prostu? No tak, ja jestem od Sonika. No i oczywiście prosto na łeb, a myślałem, że mi się uda. Wiecie, jest niesprawiedliwe. God damn it. Dobra, dostaliśmy amunicję do machine guna. Heavy machine gun. A i tak zaraz ją stracę. I dlatego wziąłem Leonę, bo przynajmniej mam jakieś większe szanse na to, że dłużej chociaż z tą bronią potrzymię. Potrzymam, boże, potrzymię. Bałem się, że kiedyś zrobię taki błąd. A tylko dlatego, że po prostu... Niektórzy ludzie czasami nie umieją mówić. Świetnie, dzięki. Dzięki za rozwalenie mi wieżyczki. Bardzo to było pomocne. W ogóle pozdrawiam. Nie
Zaraz mi się skończy życie. Znaczy, życie pojazdu. Świetnie, jeszcze mi drugą rozwaliłem. Dobra, ja poproszę to. Ja poproszę to. I ja poproszę, żebyście wszyscy zdychali. Mwahahahahaha. Mrocznie. No i kolejny boss. I nawalałem enemy chaserem. Czyli po prostu rozwalamy mu rączki. God damn it. Polecam w ogóle używać tych bomb, które się co jakiś czas pokazują. One bardzo pomagają, polecam. I jest dokładnie 0% szans, że one nie trafią. Czyli bardzo mało. No, szybciej! Udało się. Oczywiście teraz ja stałem na drodze. Bo tak, te bomby mogą was też zabić. Taki protyp, że lepiej abyście... No, nie podchodzili. Holy moly! Dobra, dobra. Rrr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 
Gdyby tam Jack Sparrow by się pewnie ucieszył. Aha, no, zapomniałem, że mam autofire włączony. No to weźmy jakiegoś Daphnisa. Chyba, że to jest ono, dobrze, przepraszam. Jej, w ogóle tu mamy te, w tej części mamy te, ta gra została wydana ekskluzywnie na DS-a i PSP. I w ekskluzywnie w tej grze jest coś na rodzaj, jak w grach RPG macie tak zwany bestiariusz, czyli listę wszystkich wszystkich przeciwników, jakich stanęliście czoła. Tak jest coś w tym stylu, tylko że tym razem mamy tutaj listę niewolników, jakich uwolniliśmy. Czyli tych panów. Jeżeli oczywiście nie się mieli do końca. Znowu otrzymałem gówno. Chcę dostać podziękowania, gówno. Ła. Po prostu Rambo. Do it! Gin! Możesz ginąć. Losie. Dziękuję. Okej, dzięki. I myk. Blablabla. Nie, a tak to miało być fajnie. Przełączamy oczywiście bronią przyciskiem R. Co jest dziwne, że nie możemy obydwoma przyciskami, czyli L i R. O nie. Nie no, to już była pomoc. Na bogatości. Ten dźwięk po prostu mnie rozwala, tak epickie to jest. No serio, nadziałem się na jakąś, nie wiem, kulkę sera. To jest hańbiąca śmierć. Jasna cholera, znowu co zrobiłem. Dziękuję. Teraz mogę tu iść. Już. Dziękuję. Okej. Co teraz? Czy mi się uda? Tak!
Uhu! I teraz mamy uciekanie przed wielką kulą śmierci. Inspiracja Indianem Jonesem? Tak sądzę. Szybko! I naszą dodatkową przeszkadzajką są te robale. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale tak jest. No, używam bomb do rozwalania tych gniazd, ale ponieważ, no, bo tak trochę normalne rozwalanie jest strasznie... strasznie wolne i mam Teslę, mam Teslę, mam Teslę, mam Teslę. Juhu! Ło! Okej. Okay. Tesla mi się skończyła, świetnie. O, robocie. Co mi... Okej, okay, tamten stanął w płomieniach, więc... robaczki, pomóżcie. Halo? O, dziękuję. Ła! To bolało! Amunicja! Wyobraźcie sobie, jakby to było przerąbane, gdybym musiał też zbierać amunicję do normalnego pistoletu. To by było... ciekawe. Cały czas zapominam, że mam ten autofire, a autofire jest znacznie szybszy. Gościu, podejdź. No proszę, no. Za ty. Mission complete. Nice. Okej. Okay. Więc teraz co? Misja czwarta, no oczywiście. Zejdę dołem, tak jak mi każą. Nie jest to oczywiście dobra trasa, ale dobra. Nieważne. Nie, Waza! Dokładnie to mi przypomina, takie łaza. No, no dobra. Teraz pamiętam, w tym poziomie spadały mi... czołgi na głowę? Czy jakoś tak? Chyba tak. Nie jestem do końca pewien, ale chyba mi spadał... No tutaj spadał... ją czołgi na głowę. Z tego co pamiętam, to gra nie wyszła nigdy na arcade'ówki. Po prostu taki port został stworzony i... fu, port. Po prostu tak zostało to stworzone. No, żeby to przypominało też jakieś... jakby to było z arcade. O, szprotka. A, no tak. Czyli dobrze pamiętałem. A w tym poziomie to akurat nie wiem, czy jest do końca tak dobra ta broń, ale powiedzmy, że jest. Na tych motocyklistów się przydaje. Ała. Ała, to bolało. Trzeba też na ten autofair uważać, żeby też przypadkiem nie wyładować za dużo tej amunicji. Jej, kurczaka dostałem, ale fajnie. Dobra. Jest i... easy. Holy... okej. 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 Ile hajsu, ile pieniążków z partnera, haha. Ile pieniążków z partnera, chłe, chłe.
Kurde, myślałem, że mi się uda. Czy to tak działa jak Metal Slugu X? Że po prostu jak zniszczę tego na przodzie, to wszyscy polecą. Swoją drogą nie wiem, dlaczego ta gra została nazwana X. To tak jakby była dokładnym sequelem do... XX. To tak jakby ona była dokładnym sequelem do Metal Slug'a X. X. Whatever. Zjadająca roślina. I struś! Hopa. Ała. Zapamiętać na przyszłość. Najpierw rozwalać, później skakać. I to robac... Nie! Kurde! Koszuleczka. No to wiemy, w czym nasza roślinka się... No nie, serio! No! To już jest przesada. O nie! Ej! No nie! I teraz ta roślina będzie mnie tak... zjadała, tak? Rozumiem? Nareszcie, kurde, to było trudniejsze niż po sobie w tej grze. A to błaha. Mówa. No nie! Bo nie wiem, czy wiecie, ale no bez tych światu nie uda wam się przeżyć. Nie uda wam się w ogóle przeskoczyć za szybko. Dlaczego mam dwa heavy machine? Jeden jest chyba jakiś, nie wiem, cięższy. Tak zakładam, chyba jakiś sukar. Tak, to jest chyba mocniejszy. Tak mi się zdaje, pan grę. Chyba, że mi się... No właśnie... No nie! Nie! You son of a... Nie. Aha! Aha! I find a way around this. Nie. Błagam, zamyśl. Niech ci wybuchną wszystkie moje bomby w tym murze. No. Kurde. Czy pewnie dla was nie jest? Dla mnie niekoniecznie. Jeżeli mam być szczery i się przyznać. Thundershot, ja myślałem, że to jest Tesla. Gun. Wiesz, dobra, to jest mała szansa na to, że w ogóle tak. Ała, okej. Let's see what you do here. Nie. God damn it!
Sorry, nie mogę rzucać tak pod siebie tych granatów. Ła. GG. No i się teraz... Wait, what? Okej. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Wow, pół godziny, cztery misje. W następnym odcinku będą już trzy ostatnie. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa!